TKN24.pl w gościnnych murach restauracji Starbucks w Końskich. Witamy wójta Gowarczowa, gminy Gowarczów, Stanisława Pacochę. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I witamy państwa. Spotykamy się, by porozmawiać o samorządzie, a dokładnie to o tym, że mija powoli połowa kadencji samorządu, kiedy wójt został zaprzysiężony. Pamięta wójt? Tak, taki dzień to się pamięta. 9 grudnia 2014 roku. Czyli jeszcze kilka dni do tej daty dokładnie mamy. Do półmetku zostało jeszcze dosłownie parę dni. Ale o pierwsze podsumowania możemy się pokusić. Dlaczego wójt w ogóle zdecydował się na to, by wejść do tej lokalnej, gminnej polityki, by wejść do samorządu? Jak pan wie, z zarządzaniem miałem styczność u siebie w firmie. To znaczy od 2003 roku prowadziłem własną działalność gospodarczą. Miałem styczność bezpośrednio z mieszkańcami, z ludźmi o różnych poglądach, o różnych nastrojach i można powiedzieć, że oni mnie namawiali do startowania w wyborach samorządowych już w 2010 roku, co jak pan wie, startowałem i uzyskałem wtedy dobry wynik, bo w sumie byłem w drugiej turze. W poprzedniej kadencji byłem też radnym Rady Gminy. Oczywiście tam nie zgadzałem się z wieloma rzeczami, bardzo dużo wniosków, interpelacji pisałem, co też mnie skłoniło do kandydowania na wójta gminy Gowarczów, ponieważ uważałem, że wiele bym dobrego zrobił dla mieszkańców naszej gminy. Czyli to doświadczenie zdobywał pan głównie jako radny samorządowy, tak? Jako radny samorządowy, a jeżeli chodzi o doświadczenie zarządzaniem, to już miałem z tego tytułu, że prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Skoro już pan kandydował, to znaczy, że nie do końca przynajmniej zgadzał się pan z polityką uprawianą i rządami poprzednika, jaki on popełniał błędy, jeżeli można o takich mówić w ogóle. Tak, błędy były popełniane. Uważam, że mój poprzednik źle zarządzał gminą, gmina się nie rozwijała, w gminie było mało inwestycji, nie było ściąganych inwestorów do naszej gminy, którzy mogli przyczynić się do rozwoju gminy Gowarczów. Ja byłem radnym opozycyjnym, także moja współpraca z byłym wójtem nie układała się najlepiej, ale uważam, że takie relacje są to normalne. Jest opozycja i trzeba dyskutować. Trzeba dyskutować, trzeba rozmawiać, trzeba problemy rozwiązywać. Panie wójcie, zmiana zarządcy, zmiana w takiej gminie jak Gowarczów wójta najczęściej wiąże się też ze zmianami kadrowymi. Co zadziało się na przestrzeni tych dwóch lat na tej płaszczyźnie w gowarczowskim urzędzie? Tak, w urzędzie nastąpiła spora reorganizacja. Na zasłużone emerytury odeszła pani skarbnik, pani zastępca skarbnika, pani od zarządzania kryzysowego i kierowniczka GOPS-u. Obecnie to miejsce zajęli młodsi pracownicy. Panią skarbnik jest teraz pani Justyna Pucienik, zastępcą skarbnika jest pani Danuta Obożyńska. Został ogłoszony konkurs na stanowisko do spraw kryzysowych. Pełni tą funkcję, to stanowisko objął pan Robert Gawroński, a kierownikiem GOPS-u została pani Izabela Wąsik. Jak rozumiem, jak najbardziej pozytywnie wójt ocenia. Tak. Wspomnę też, że zmieniła się obsługa prawna urzędu, którą nasz urząd obsługuje teraz mecenas Ziembicki. Jestem zadowolony ze zmian. Wszyscy urzędnicy wypełniają swoje obowiązki bardzo dobrze. Mogę nawet powiedzieć, że i rzetelnie. Także jestem zadowolony z pracy nowo powołanych urzędników. Zmieniała się też osoba na stanowisku wicewójta. Dlaczego i? Tak, pierwszą osobą, która jest dla mnie najbliższą przy współpracy, jest moja zastępczyni pani Marzena Dziewit. Jak już wcześniej informowałem, mój były zastępca odmówił wykonywania obowiązków, które miał powierzone w zakresie swoim
No i tak naprawdę nie do końca dogadywaliśmy się. Panie wójcie, pozostawmy te sprawy personalne troszeczkę z boku, bo chciałem zapytać, co jest dla pana tak stricte najważniejsze w tym działaniu, bo czy to są projekty miękkie, czy może inwestycje? Dla mnie to najważniejsze są inwestycje, realizujemy też projekty miękkie. Mhm. To jeżeli już mówimy o inwestycjach, to proszę powiedzieć przynajmniej o dwóch takich, które przez te dwa lata udało się zrobić. No mógłbym wymieniać więcej. To pytanie, które zadajemy wszystkim włodarzom. Tych inwestycji nie było dwie, ale były więcej takich inwestycji. Mieliśmy na przykład budowę kanalizacji w Gowarczowie, w Miłakowie. Mamy budowę dróg naszych lokalnych, gminnych, mamy też budowę dróg powiatowych. Także tych inwestycji jest sporo na terenie gminy. Zrobiliśmy drogę gminną w Kamiennej Woli, zrobiliśmy drogę w Starym Polu, w Korytkowie. To w 100% finansowane przez gminę, tak? Nie do końca. Pozyskaliśmy też fundusze z PROW-u. Z PROW-u była zrobiona droga na Starym Polu i dwie drogi w Komaszycach. Zrobiliśmy również długo wyczekiwaną drogę na Rudzie Białaczowskiej, a także w Gowarczowie na ulicy Partyzantów. Mogę też powiedzieć, że sporo dróg powiatowych było zrobione. Jest zrobiona droga na ulicy w Gowarczowie, na ulicy Reja i Kościuszki. Tam wraz z chodnikami jest to około kilometra drogi. Również przy współpracy powiatu zrobiliśmy drogę w Bernowie. W Bernowie, w Skrzyszowie, w Giełzowie i odcinek od Gowarczowa do Rogówka. Także to był dobry rok na budowę dróg. Tak, tak, tak. Muszę podziękować z tego miejsca i powiatowi, i radnym, że po prostu środki mogli przeznaczyć i przeznaczyli na te drogi, na tak dobry cel. Jeżeli chodzi o te inwestycje, to bywa to różnie, kiedy nowy wójt przychodzi na stanowisko. Pan zastał pełną szufladę projektów, czy raczej musieliście to tworzyć od początku? To znaczy parę takich swoich projektów włożyliśmy w budżet w 2015 roku, ale oczywiście miałem budżet poprzednika, także go realizowałem. Co mogę powiedzieć? Na przykład chodzi o budowę kanalizacji, musieliśmy aktualizować ceny, aktualizować kosztorys do przetargu, także trochę to trwało, ale poradziliśmy sobie. To jakie najważniejsze zadania dla pana na najbliższe dwa lata? Najważniejszym moim zadaniem na połowę następnej kadencji jest przyciągnięcie inwestorów do naszej gminy. Trwają już takie rozmowy. Mamy takiego przedsiębiorcę, który prawdopodobnie na terenie naszej gminy wybuduje lądowisko. Będzie to dla nas bardzo duża promocja. Dla gminy i nie tylko, myślę, że dla powiatu, że też. To pewnie też jakieś miejsca pracy, tak? Będzie się to wiązało oczywiście z miejscami pracy i z dochodami dla budżetu gminy. Mhm. Panie wójcie, jeżeli mówimy o tych planach, to podczas kampanii planował pan i zapewniał o między innymi o budowie ośrodka zdrowia. Tutaj już pewne kroki zostały poczynione. No powiem, że taki duży krok został poczyniony. Mogę się pochwalić, że mamy już gotowy projekt. W tej chwili tworzymy budżet. Oczywiście ośrodek zdrowia jest włożony do budżetu i nie tylko, bo jest również przebudowa boiska tęczy w Gowarczowie. Mamy już zabezpieczone pieniądze. No teraz tylko wszystko w rękach Rady. No i oczywiście uchwalenie budżetu na przyszły rok i ogłaszamy przetarg. Czyli to już te dwie inwestycje, o których pan wójt teraz powiedział, czyli boisko i ośrodek, to mógłby być już przyszły rok, tak? Tak, tak. Mówimy o roku 2017. No dobrze, to już na koniec też pytanie, które zadajemy wszystkim włodarzom, czy za te powiedzmy 2,5 roku, czyli już po kolejnych wyborach, widziałby się pan dalej w urzędzie, czy jednak wolałby pan powrócić do swojego biznesu? Powiem tak, ostateczną decyzję podejmę w ostatnim roku mojej kadencji. Co może mieć na to wpływ? Rodzina, żona? Zobaczymy. Poczekajmy. 2 lata szybko zleci.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu. I dziękujemy Państwu.